Niech będzie pochwalona i Ducha Świętego. Amen. Gdy tak weźmiemy tekst dzisiejszej lekcji i gdy święty Paweł mówi tam o miłości, gdy te słowa zastosujemy, tak jak ten świat często to robi, do zwykłej, tylko uczuciowej miłości, no to wtedy nic w całym tym tekście się nie zgadza. Nic tam wtedy nie pasuje. Miłość cierpliwa jest, pisze święty Paweł. No chyba nie ma nic tak bardzo niecierpliwego, jak ta uczuciowa, zmysłowa miłość. Miłość łaskawa jest również nieszczególnie. Miłość nie zazdrości. Czyż jest większy powód do zazdrości niż właśnie ta emocjonalna, zmysłowa miłość? Nie działa obłudnie, nie nadyma się. Można by się kłócić, ale bez wątpienia bardzo często właśnie taka zmysłowa miłość prowadzi do tego, że człowiek próbuje się zaprezentować jak najlepiej, czasami również kosztem prawdy. Nie łaknie czci. No, chyba dobrze wiemy, że taka miłość łaknie czci. Nie szuka swego. Myślę, że nie wymaga komentarza. Nie wpada w gniew. Chyba mało co tak łatwo człowieka do gniewu doprowadzić może jak właśnie miłość, która zmysłowa, miłość, która doznaje jakiejś frustracji, która w jakiś sposób zostaje niespełniona. Miłość nigdy nie ustaje, pisze w końcu święty Paweł i w ten sposób przekreśla wszelkie możliwości już ostatecznie interpretacji tego tekstu w ten sposób. Bo cóż jest bardziej zmienne od tejże właśnie uczuciowej miłości. Oczywiście, że gdy święty Paweł wychwala miłość w pierwszym liście do Koryntian, to wychwala cnotę miłości. Cnotę, która ma swoją siedzibę w naszej woli, w wyższej władzy naszej duszy, decyzyjnej władzy naszej duszy. Cnotę, która jest sprawnością, jak każda cnota, pewną umiejętnością do tego, żeby wykonać jakąś czynność. Tutaj konkretnie, żeby pragnąć dobra. Pragnąć dobra drugiej osoby, gdy mówimy o miłości bliźniego, w odniesieniu do Pana Boga również ma to ten aspekt. Człowiek, który kocha Pana Boga, pragnie Jego dobra, ale oczywiście my w Jego wieczności dosięgnąć Go nie możemy, więc możemy Mu dobro jakiekolwiek dać tylko tutaj, na ziemi. Dlatego święty Jan Apostoł, ten mistyk, mówi, że ten miłuje Boga, kto wypełnia przykazania. Tylko tyle i aż tyle. Ten, kto pełni wolę Bożą, ten, kto tutaj co swoje ziemskie życie układa zgodnie z wolą Pana Boga, ten tutaj tą ziemską chwałę Pana Boga, tą chwałę Pana Boga na tej ziemi buduje, kształtuje, formuje i w ten sposób tą swoją miłość do Pana Boga realizuje. Miłość jest cnotą teologalną, czyli cnotą, która kieruje się bezpośrednio na Pana Boga. Dzisiaj wszystkie cnoty teologalne święty Paweł nam wymienia na samym końcu. Teraz wtedy pozostaje wiara, nadzieja i miłość, mówi święty Paweł. To są właśnie te trzy cnoty, które za bezpośredni obiekt mają Pana Boga. Wiara, wierzymy w to, co Pan Bóg nam objawił, a Kościół do wierzenia podał. Mamy nadzieję, że możemy osiągnąć nasz cel ostateczny, czyli Pana Boga, że On udzieli nam środków potrzebnych do dotarcia do celu. No i właśnie kochamy. Kochamy Pana Boga. Pragniemy dać to, co możemy Jemu oddać. I ze względu na to pragniemy również oddać naszym bliźnim wszystko to, co się im należy. Pragniemy, wypełniając przykazanie Pana Jezusa, miłować bliźniego jak siebie samego. Żeby naprawdę kochać Boga i bliźniego, potrzeba przede wszystkim kochać samego siebie. To może brzmieć zaskakująco, ale nie przez przypadek. Pan Jezus, gdy mówi o tym przykazaniu miłości, to mówi, że bliźniego mamy kochać jak siebie samego. A więc to zakłada, że człowiek już samego siebie kocha. Najpierw człowiek kocha Pana Boga jako źródło wszystkiego, jako
tego, który wszystko powołuje do istnienia, jako tą pełnię dobra, która rozlewa się na całe stworzenie. I gdy człowiek naprawdę kocha Pana Boga, to nie może nie kochać siebie. Gdy człowiek dostrzega, jak to dobro rozlewa się na nas właśnie, jak to dobro codziennie nas utrzymuje w istnieniu, jak to dobro nas do zbawienia doprowadzić pragnie, jak ten nieskończony byt nam się udziela, zostaje z nami w Najświętszym Sakramencie, jak Pan Bóg nieustannie z nami jest, nieustannie puka do naszych drzwi po to, żeby wejść do naszego serca, żeby nas do nawrócenia zachęcić, żeby nas do łaski, do siebie doprowadzić. Taki człowiek, gdy to widzi, musi coraz bardziej rozumieć, że musi siebie również kochać. Gdy człowiek nauczy się siebie kochać, może wtedy też kochać bliźniego. Józef Piper, jeden z większych filozofów XX wieku i być może jeden z największych ostatnich prawdziwych tomistów, mówił, że miłość oznacza również pewną akceptację. Że człowiek, który kocha, mówi: dobrze, że jesteś. I jest to bardzo słuszne. Pan Bóg, który kocha, On mówi niejako do nas nieustannie: dobrze, że jesteś. To nie oznacza akceptacji zła, akceptacji grzechu bynajmniej. To oznacza tą zasadniczą, to zasadnicze potwierdzenie: tak. Gdyby Pan Bóg nie powiedział do nas tego codziennie, to byśmy nie istnieli. To tylko i wyłącznie Jego wola utrzymuje nas istnieniu. A więc On musi codziennie, niejako, nie tylko codziennie, ale w każdej chwili naszego istnienia niejako te słowa wypowiedzieć, abyśmy my w ogóle istnieli, bo właśnie Jego wola jest twórcza. Istniejemy tylko dzięki tej Jego woli, tylko dzięki tej pierwszej przyczynie, która, z której wszystko wypływa, od której wszystko pochodzi. I widząc, patrząc na to, musimy zrozumieć, czy Pan Bóg mówi to właśnie do nas. I ta miłość własna, zdrowa miłość własna, musi polegać na tym, że człowiek to sam do siebie potrafi powiedzieć. Że człowiek sam do siebie, pomimo swoich błędów, pomimo swoich wad, potrafi powiedzieć: tak, dobrze, że jestem. Pan Bóg to do nas mówi. Nie po to, żeby nas zostawić w tym stanie, nie po to, żeby powiedzieć: dobra, to już nic nie musisz robić, bynajmniej. Po to właśnie, żeby z naszymi błędami, grzechami walczyć. Pan Bóg zna nasze grzechy dużo lepiej niż my sami i widzi je w całej obrzydliwości. I nie dlatego nas utrzymuje w istnieniu, żebyśmy my w tym stanie trwali, tylko po to, abyśmy się z tego oczyścili. W miarę możliwości tu na ziemi i później w czyśćcu. Abyśmy byli całkiem czyści, abyśmy już tam byli doskonali. Do tego Pan Bóg pragnie nas doprowadzić. I my również tutaj musimy Go naśladować. Musimy z prawdziwej miłości, zdrowej miłości własnej czerpać codziennie tą siłę do tego, żeby pracować. Pomimo tego, że widzimy być może nierzadko nasze wady bardzo wyraźnie, że może czasem one nas przygniatają, że może czasem, gdy po raz kolejny upadamy w ten sam grzech, wydaje nam się, że to nie ma sensu, że to nic nie daje. A właśnie wtedy pamiętajmy, że wciąż na nowo Pan Bóg daje nam kolejny dzień, daje nam kolejne łaski po to, żebyśmy tą walkę podejmowali. Człowiek, który tak na siebie patrzy, naśladując spojrzenie Pana Boga na nas, będzie potrafił również tak patrzeć na bliźniego. Będzie potrafił tak patrzeć również na swojego wroga. Będzie potrafił tak patrzeć na każdego człowieka i życzyć mu tego, żeby on ostatecznie oczyścił się ze swoich grzechów. Nawet jeśli sprawiedliwość domaga się, żeby został ukarany, to właśnie wtedy, również wtedy ten człowiek, który naprawdę kocha, potrafi temu człowiekowi życzyć tego, co najlepsze. Życzyć ostatecznie zbawienia, nieba, wieczności ze swoim Stwórcą. Tylko dlaczego święty Paweł mówi nam dzisiaj o miłości? Wydawałoby się, że stoimy u drzwi Wielkiego Postu. Wydawałoby się, że powinniśmy coś usłyszeć o pokucie, o poście, o jałmużnie. No,
i o jałmużnie nawet coś słyszymy, tylko że nie do końca chyba tak, jakbyśmy chcieli, czy nie do końca tak, może jakbyśmy się spodziewali. No bo święty Paweł mówi, że i gdybym na żywienie ubogich rozdał wszystką majętność swoją, a ciało wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Dlaczego właśnie teraz, kiedy Kościół zachęca nas do tego, żeby praktykować pokutę, żeby praktykować jałmużnę, dlaczego właśnie teraz Kościół prezentuje nam te słowa, w których jakby usuwał gdzieś tam w cień te uczynki miłości bliźniego. Pokazuje, że nie są one najważniejsze. Dlaczego właśnie teraz? Dlatego, żebyśmy dobrze rozumieli, o co w tym poście chodzi. Chodzi o miłość właśnie, o to, żebyśmy w nią tą miłość w sobie wypracowali, żebyśmy tą miłość w sobie wywalczyli, bo ona musi być wywalczona, ona musi być wypracowana i właśnie do tego potrzebujemy, tego umartwienia, właśnie do tego potrzebujemy pokuty. I jeśli jeszcze w tej chwili, na te kilka dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, nie mamy konkretnego postanowienia na Wielki Post, co zrobię, z którym grzechem będę, jak walczył. Nie mam na myśli tylko takiego postanowienia w stylu takim bardzo dziecięcym, że zrezygnuję z jakiegoś tam drobiazgu, tylko naprawdę dojrzałej refleksji, jakie grzechy pojawiają się najczęściej, w jakich okolicznościach, w czym najczęściej grzeszę, co mogę zrobić, żeby z tym zawalczyć. Jeśli jeszcze nie mamy takiego postanowienia, to znaczy, że przegapiliśmy cały okres przedpościa. Niedzielę siedemdziesiątnicy, sześćdziesiątnicy, no i teraz budzimy się nagle w tą niedzielę pięćdziesiątnicy, no i jest to naprawdę już ostatni dzwonek. I patrząc dzisiaj na ten cel, na ten wielki cel, na tą wielką miłość, która jest większa niż największe cuda, chociażby człowiek góry swoją wiarą przenosił, i tak nic to nie znaczy, jeśli tej miłości nie ma. Aby tą miłość osiągnąć, pamiętamy, ten miłuje Boga, kto zachowuje przykazania. Aby tą miłość osiągnąć, potrzebujemy właśnie tego, pokonania naszego grzechu, wciąż na nowo, codziennie, walka z naszymi grzechami. Do tego potrzebujemy konkretnie ciągłego, stałego umartwienia, ciągłej pracy nad tym, żeby z grzechem walczyć. I o to chcemy dzisiaj w sposób szczególny prosić. I spójrzmy krótko, już absolutnie na zakończenie, właśnie w kontekście tej prośby, na to, co widzimy w Ewangelii. Widzimy ślepca. Ślepca, który nie widzi siłą rzeczy. Nie widzi, ale co robi? Woła. Woła na cały głos. Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. I ludzie próbują go uciszyć. Przestań, zostaw to, daj spokój. A on woła jeszcze głośniej. I w końcu Pan Jezus się zatrzymuje. Każe go do siebie przyprowadzić i pyta, czego chcesz? I te piękne słowa. Panie, abym przejrzał. I my musimy przejrzeć. I my musimy dostrzec nasze grzechy. Musimy teraz, na początku Wielkiego Postu, zobaczyć, z czym musimy zawalczyć. Bo na tym w dużej mierze polega problem. Na rozpoznaniu, gdzie jest nasz problem. Być może ogólnie jeszcze jako tako wiemy, ale żeby znaleźć dokładną przyczynę, dokładne źródła, żeby znaleźć te okoliczności, które faktycznie nas w te grzechy wpychają, to wcale proste nie jest. Dlatego i my dzisiaj w trakcie tej mszy świętej, teraz te ostatnie dni przed pościa, wołajmy razem z tym ślepcem: Panie, abym przejrzał. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.